Serdecznie witam w studio TVS24, Maciej Połakowski. W formie wprowadzenia powiem, zawodnik wychowanek suwalskiego klubu badmintona. Od 9 roku życia, jeśli dobrze pamiętam, trenowałeś w suwalskim klubie badmintona. 16 rok. Reprezentant Polski, reprezentant suwalskiego klubu badmintona. Obecnie, taka ciekawa informacja dla środowiska badmintona, Maciek postanowił wyjechać do Danii, tak? I tutaj byśmy się zatrzymali na tym temacie. Dania, jak to się stało? Co cię zmobilizowało do tego, żeby jednak do Danii pojechać, bo jednak to jest wysoki poziom badmintona, który reprezentuje Danię? Tak, to prawda. Możemy powiedzieć, że Dania to jest mekka europejskiego, światowego badmintona. Wychowała wielu medalistów olimpijskich, mistrza świata, o mistrzostwach Europy już nie wspominając. To bardzo ciekawa historia, ponieważ zaczęła się, gdy napisał do mnie kolega trenujący właśnie w Danii, Milan Ludik, pochodzący z Czech. I oni poszukiwali zawodnika do gry w lidze duńskiej. Zaprosili mnie do współpracy i wykupili mi bilety lotnicze. Pojechałem na takie tygodniowe zapoznanie z klubem, z ludźmi, z całą otoczką badmintona. I od słowa do słowa doszliśmy do wniosku, że najlepszym wyjściem będzie, jeżeli zostanę tam, będę trenował, będę grał w turniejach w Danii i tam podnosił swój poziom. No to wróćmy może dla ciekawości. Klub, który teraz reprezentujesz, który ciebie zaprosił, na jakim poziomie rozgrywek gra? Obecnie to jest trzecia dywizja Ligi Duńskiej. Teraz jesteśmy na drugim miejscu, które promuje nas na... A porównując poziom Polski? Oj, to jest bardzo ciężkie porównanie, ponieważ w lidze duńskiej jest naprawdę rozgrywanych 13 gier. W każdym meczu są 4 gry pojedyncze mężczyzn, 3 gry podwójne mężczyzn. I czy to ktoś ogląda te 13 meczów? Tak można powiedzieć, że mój klub to jest taki klub na obrzeżach miasta, gdzie naprawdę nie mieszka zbyt wielu ludzi, a przychodzi prawie cały region, po 200 osób, tak, na trzecią dywizję, gdzie w Polsce jest naprawdę ciężko, żeby przyszło 100 osób, a tam na samą trzecią dywizję przychodzi po 200 osób. Wspierać drużynę i kibicować. No i co daje tobie taki wyjazd i trening i granie w tej drużynie? No bo grałeś przecież w super drużynie SKB Suwałki. Tak, tylko Polska Liga Badmintona wygląda tak, że jest 5-6 drużyn i co roku gramy z tymi samymi przeciwnikami, co roku gramy z tymi samymi twarzami, z tymi samymi osobami. A w Danii rozgrywamy meczów ligowych 13 i to jest za każdym razem inny mecz, zupełnie nowa taktyka musi być przygotowana na przeciwnika, aby wygrać ten mecz. I Dania jest tą mekką badmintona, więc tam też jest bardzo wysoki poziom, niezależnie to jest trzecia dywizja, druga dywizja. Maciek, ale zostając w Danii, to prawdopodobnie tak chciałbyś poziom swój podnieść. No, możesz zdradzić trochę tajemnicy, jak to się odbywa, ten trening, czy on jest porównywalny z polskim, czy daje ci efekty, czy ty widzisz, że już postępy są u ciebie? Ja trafiłem naprawdę na, można powiedzieć, na człowieka pasjonata, trenera, z którym trenuję codziennie indywidualnie. I on także wspiera wielu zawodników duńskich, którzy osiągają duże, bardzo wysokie wyniki. Są w pierwszej 25 rankingu światowego, więc oni też przyjeżdżają do niego. Mam okazję grać sparingi, tak, podciągać swój poziom. On ma halę wbudowaną w dom, przy domu, więc na halę mam dostęp 24 godziny, więc... To można powiedzieć, że w czepku idealne. Jesteś urodzony. Tak, warunki są idealne do treningów, no nie mogę powiedzieć. Tak, siłownię też ma na hali, więc... fizjoterapeutę, wszystko jest dopięte na ostatni guzik i tylko trzeba z tego korzystać. No i jeszcze nie odpowiedziałeś mi na pytanie, czy efekty już ty sam widzisz, że są pobytu tak, w Danii? Tak, na pewno jeśli chodzi o sprawy techniczne,
poruszanie się po korcie, co jest bardzo ważne, jeżeli się chce podnosić ten level. To w Danii inaczej się poruszają po korcie jak w Polsce. To znaczy, dowiedziałam się bardzo dużo takich nowinek. No zdrać nam jedną chociaż ciekawą taką nowinkę. Bo wygląda sprawa tak, że oni powiedzieli, że wszystko wygląda ok, tak? Tylko, że trzeba dodać parę rzeczy, aby w odpowiednim momencie umieć to wykorzystać. Nie tylko w jednym, że u nas bardziej uczy się, że poruszamy się po korcie bardziej krokiem dostawnym. Tak. A oni przekazali mi, tak. A oni przekazali mi, że teraz bardziej się biega po korcie, tak? Bo wtedy, jak poruszamy się krokiem dostawnym, to te dwie nogi są cały czas napięte, a jeżeli biegniemy, to jest jedna napięta, jedna rozluźniona i tracimy... No to dla mnie też szok. Tak, i tracimy dużo mniej energii, więc bo możemy ja, grać teraz... Bo teraz... ja nawet obserwując młodych zawodników, to zwracam uwagę, że właśnie nie umieją tym krokiem dostawnym grać, ale może to i prawidłowość takie, może już i w Polsce zaczyna wchodzić ten element. Szczególnie po przekonnym korcie, jak to jest już... przyjęty na całym świecie, że się biegnie. Nie ma już. Pamiętajcie, z rad kolegi skorzystajcie. Już się biega po boisku, nie krokiem dostawnym, tak? Tak, w większości wypadków jest to. Oszczędzamy dużo więcej energii, dlatego teraz tak naprawdę mecze trwają po 1,5 godziny, ponieważ zawodnicy tą energię oszczędzają już na wyższym poziomie, tak? Już nie wykorzystują tak jakby tych dwóch nóg. Tylko raz jedną, raz drugą i myślę, że to jest ten klucz. A mógłbyś się pochwalić już, no, grając w tym klubie, ile meczy wygrałeś, ile przegrałeś, może z kim z ważniejszych osób? Bo graliśmy taka... graliśmy już 8 kolejek ligowych. Taka ciekawostka, że w Danii, jeżeli grasz jedną, musisz zawsze grać dwie gry w lidze. Czyli to jeżeli grasz grę pojedynczą, to musisz grać dodatkowo grę podwójną mężczyzn. Mhm. Więc to jest też bardzo takie pomocne. Bo ale i urozmaica styl gry, tak, dokładnie. Umiejętność, bo u nas zazwyczaj jest jak singlista, to jest singlista, jak deblista, to deblista. Dokładnie, nie? Tak. No, w grze pojedynczej doznałem tylko jednej porażki minimalnej. Ale to tylko i wyłącznie no to sukces chyba, nie? Tak, z mojego niedysponowania akurat tego dnia. A ostatnio byłem także na turnieju najwyższej rangi w Danii, czyli można porównać go do turniejów Polish już Open. Międzynarodowych, tak? To dotarłem do fazy ćwierćfinałowej, gdzie uległem 24-26 w trzecim secie, więc bardzo było blisko awansu no do tego gratulacje. Półfinału. No tak, najwyższy. Wyższa jest tylko klasa, od klasy Masters jest klasa Elite, ale to są tylko mistrzostwa Danii lub turnieje międzynarodowe. No i teraz może jeszcze taka ciekawostka. Maciek trenuje w Danii, jest zawodnikiem suwalskiego klubu badmintona. No i jego pomysł na życie to jest pojechać na mistrzostwa świata, na mistrzostwa Europy, na mistrzostwa świata i olimpiadę w Tokio. Może zdradź nam tutaj, bo Maciek mi przedstawił bardzo skrupulatnie biznesplan opracowany, co chciałby zrobić. Ja go cenię za to, bo mało ludzi jest, którzy w ten sposób podchodzą do swojej dyscypliny sportu, chcą coś osiągnąć i bardzo jasno określił, w jakich latach, co chce zdobyć, jakie środki finansowe potrzebne. Może zdradź nam, zwróć się może do sponsorów, może do takich osób jak trener w Danii, do pasjonatów, którzy chcieliby Ciebie wspomóc. Znaczy, pierwszym krokiem, jaki muszę wykonać, muszę zdobyć środki na wyjazdy na turnieje międzynarodowe. Muszę mieć... Gdzie zdobywa się punkty. Tak, do listy rankingowej. Aby dostać się na Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, trzeba znaleźć się w tej pierwszej setce rankingu światowego. A żeby to osiągnąć, trzeba mieć około przynajmniej takich 20 turniejów międzynarodowych już rozegranych, z którego 10 najlepszych wlicza się na listę rankingową, a do tego naprawdę potrzeba ogromnych nakładów finansowych. Za same bilety lotnicze i za hotele wychodzą ogromne sumy, więc
wszystkie środki tak naprawdę, które udaje mi się zdobyć, czy stypendium nawet z miasta, czy to, co sobie dorobię, przeznaczam na dietetyka, na odżywki, na pobyt, na życie w Danii i tak dalej. Ewentualnym sponsorom, jeśli tacy będą, się znajdą, a pasjonatów wspierających badmintona, no w Polsce trochę jest i chcielibyśmy się do nich zwrócić. Pomóżcie Maćkowi, warto temu młodemu człowiekowi, bo ma ambicje. Widać, że chce to robić fachowo. Co mógłbyś zaoferować im? Znaczy, mam wiele planów i no to różnych pomysłów. Te pomysły są cenne. Podstawowym to jest oczywiście, są reklamy na koszulce. Oczywiście chciałbym wykonać małe kalendarzyki takie portfelowe z swoim wizerunkiem, z logami ewentualnych sponsorów w formie takich pocztówek, które mógłbym rozdawać. Z autografami, na jednej stronie byłoby tak moje zdjęcie, a na drugiej byłoby osoby mnie wspierające, firmy. Myślę, że w nakładach około 1000-2000 ale na pewno tutaj, się to tutaj bardzo fajne mi przed wejściem do studia powiedziałeś, inicjatywy masz, zaproszenia sponsora na turniej jakiś międzynarodowy, zorganizowania dla dzieci obozu w Danii. Tak. Może o tym byś trochę powiedział, bo to bardzo ciekawe, proszę Państwa, to co Maciek chce zrobić. Tak, na pewno chciałbym zorganizować obóz dla 6, może 8 osób, oczywiście suwalskich dzieciaków w Danii. No ale jeśli sponsor będzie z Krakowa, to i dla krakowskich, jeśli taki sponsor będzie, bo my, proszę Państwa, jesteśmy w studio w Suwałkach, dlatego tak mówimy tak, o Suwałkach, mówimy ale o Suwałkach, sponsor będzie z Poznania, to nic się nie stanie, jak Maciek zorganizuje wyjazd dzieci z Poznania, czy z Krakowa, czy z Rzeszowa. Ważne, żeby wspomóc, żeby na to jego konto miesięcznie wpływała odpowiednia kwota i on mógł uczestniczyć w wielu turniejach, azjatyckich szczególnie, bo tam się chyba najwięcej punktów, ale najwyższy poziom i najciężej te punkty zdobyć, ale na pewno dodatkowe doświadczenia i nowy styl. Także poznania. Jeszcze może o tym zaproszeniu na wyjazd mówiłeś sponsora. Tak, no na pewno chciałbym w wypadku na przykład kwalifikacji na Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, bo tak są to są najważniejsze turnieje, czy te troszeczkę niższe turnieje od tych wymienionych, jak Grand Prix, zaprosić sponsora, który mógłby uczestniczyć ze mną, zobaczyć tak naprawdę od podszewki, jak to wszystko wygląda, jak wygląda organizacja, jak wygląda moje przygotowanie do takiego turnieju i tak dalej. Ale wielki świat przed Państwem. Państwo być, uczestniczyć w takim turnieju. Ja myślę, że tych ludzi dobrego serca, tych, którzy mają tego bakcyla do badmintona, którzy mają i pieniądze, znajdą się i wesprą Ciebie ja i Ty pewnie masz taką nadzieję. W związku z tym proszę bardzo, proszę pisać, kontaktować się z nim. Jeśli potrzebny będzie pośrednik, to nasza redakcja telewizyjna TVS24 będzie w tym pośredniczyć, będziemy śledzić, będziemy nagrywać sponsorów, będziemy promować. A Tobie zdrowia, tak, bo marzenia się spełniają. Wiedz o tym, że jeśli się dąży do tego, to marzenia się spełniają. Osiągnięcia tych wyników uczestniczenia w Mistrzostwach Europy, Świata. No i to, o czym mówiliśmy, Tokio 2020, Maciej Połlakowski.
jako chorąży polskiej kadry olimpijskiej wkracza na stadion w Tokio. Tego bym sobie na pewno życzył, takiego głównego celu, jakim są Igrzyska Olimpijskie w Tokio, gdyż na olimpijskie Igrzyska Olimpijskie w Rio już nie mam szans. Kwalifikacje bardzo dawno już się zaczęły, już jest końcówka kwalifikacji. A więc życzymy spełnienia marzeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Najlepsze radio w polskim internecie. To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas 24 godziny na dobę.